Wstępnie należy powierzchnię zagruntować. Primer to podkład kwarcowy, który należy rozcieńczyć 10-15% wodą i nanieść na gładką ścianę za pomocą ławkowca. Gruntowanie wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność i zapobiega nadmiernej chłonności, co ułatwia nam nanoszenie następnych warstw. Po zagruntowaniu powierzchnię pozostawiamy do wyschnięcia na około 5 godzin. Po otwarciu opakowania należy oczyścić szpachelką wieczko i ścianki pojemnika. Następnie masę dokładnie mieszamy, ręcznie lub mechanicznie. Do nanoszenia wszystkich warstw stosujemy profesjonalne pace ze stali inox. Gras marmo zawiera w sobie drobne ziarno, dlatego też rozprowadzając masę, trzymamy pacę pod małym kątem, zwracając uwagę, żeby na powierzchni nie powstawała tak zwana pralka. Gras marmo nanosimy za pomocą dużej pacy w celu pokrycia i uzyskania gładkiej powierzchni z użyleniami. Za pomocą pacy trzymanej pod lekkim kątem ściągamy nadmiar masy z powierzchni, uzyskując w ten sposób delikatne użylenia. Na powierzchnię nanosimy płaszczyzny, dokładając je jedna obok drugiej. Pracę wykonujemy etapami, łącząc płaszczyzny poszczególnych warstw, aż do ukończenia całej powierzchni. Po nałożeniu pozostawiamy warstwę do wyschnięcia na 8-12 godzin. Przed nałożeniem warstwy należy szpachelką usunąć wystający nadmiar produktu. Drugą warstwę z tiuku gras marmo nakładamy w celu pokrycia i wyrównania powierzchni, zachowując ją matową. Masę nanosimy za pomocą dużej lub średniej pacy, wyrównując powierzchnię. Pracę wykonujemy wzdłuż przebiegających użyleń, rozprowadzając masę po powierzchni. Nanosząc tę warstwę, natychmiast wyciskamy nadmiar masy z powierzchni, trzymając pacę pod ostrym kątem. Pracę wykonujemy etapami, łącząc płaszczyzny poszczególnych warstw, aż do ukończenia całej powierzchni. Po nałożeniu pozostawiamy na około 20 minut. Do ostatniej warstwy przygotowujemy dwie pace inox, średnią do nanoszenia i małą do wyświecania. Brzegi pacy wygładzamy drobnym papierem ściernym, aby podczas wyświecania nie rysować powierzchni. Zupełnie nowe pace należy przed użyciem przeszlifować grubszym papierem ściernym. Za pomocą szpachelki nabieramy masę, nanosząc ją na średnią pacę. Na dosychającą powierzchnię nanosimy masę i ściągamy, trzymając pacę pod ostrym kątem, wyciskając jej nadmiar. Nanosimy warstwy zachodzące na siebie, jedna obok drugiej. Po nałożeniu niewielkiej płaszczyzny przegładzamy powierzchnię, a następnie przed wyschnięciem wyświecamy ją za pomocą małej pacy inox do uzyskania połysku. Ostatnią warstwę masy gras marmo nakładamy etapami bez przerywania pracy, aż do ukończenia całej powierzchni. Duże powierzchnie ostatniej warstwy zaleca się wykonywać w dwie osoby. Jedna osoba nanosi, delikatnie wygładzając powierzchnię, druga osoba wyświeca dosychającą warstwę. Dobrze wyświecona powierzchnia nie wymaga woskowania. Jedynie miejsca szczególnie narażone na zabrudzenie można zabezpieczyć woskiem, który po naniesieniu poleruje się szmatką bawełnianą do uzyskania połysku. Gras marmo wyprodukowane jest na bazie wapna gaszonego przy użyciu naturalnych składników, które pozwalają na łatwe odprowadzenie wilgoci ze ścian, hamując rozwój grzybów i pleśni. Produkt jest zalecany do wykończeń różnego rodzaju wnętrz, w których chcemy uzyskać efekt gładkiej powierzchni. Doskonale nadaje się do wykończenia elementów takich jak kominki, filary, półki, zabudowy kartonowo-gipsowe lub sufity.